Ta, nieważne. Może powinienem save'nąć. Tak przy okazji, jeżeli coś się spierdzieli. Tylko przy okazji zobaczę. Might be! O kurwa mać! Pokiego chuja ja się staram? Ta, nieważne. Twój pokój. It's me. Oh my god, przypomnieliś sobie o mnie, a już mnie chyba z tydzień nie widzieli. I apologize for the interruption, but do you have a moment? Tak, mam moment. Już idę. Good morning. Cześć. The chairman will be here tonight. Okay. We'll meet on the fourth floor as usual. Okay. That's all. Okay. Okay. Wygląda na to, że wyszła. Zgadnijcie, co mogę dalej grać? Jest! Tak! Co? Zaraz. Masz coś dzisiaj zaplanowanego? Nie, będę grał w... A czy to mi czasem... Nie, no po prostu... Nie, no normalnie będę... Jak będę teraz grał w grę, mimo tego, że to zeżre mi cały dzień, to i tak w końcu to jest sekwencja fabularna, o ile mi się wydaje, ale... Na wszelki wypadek. O! O mój Boże! Świeże powietrze! Zawsze myślałem, że jest coś, co muszę zrobić. Ale nigdy nie uda mi się tego zrobić, ponieważ... inne rzeczy były mi na drodze. Ale zdecydowałem się. Przy następnym momencie zrobię to. Jestem zdecydowany. Wygląda na to, że Ken ma seryjną ekspresję na twarzy, nie chce wyjść na filmy. Kogo tu obchodzą filmy? Jesteście wszyscy dupkami! Przez was muszę na łeb na szyję, kurde, z Mają Social Linka robić. Okropni jesteście. Będę płakał. Psi? Ale let's get to business. Hell yeah, Maja chce ze mną pograć. Nieważne. Inside Lunar Vale Hospital. Maja jest w pokoju. Słuchaj, Tatsuya. Teraz, kiedy po prostu loguje się do MMO z kacem czy coś? Tak jak dzisiaj, lol. Ale kiedy byłam mała, ludzie mówili, że jestem naprawdę urocza. No cóż, myślę, że straciłam moją szansę, nie? Nikt nie myśli, że jestem już gorąca. Czy ludzie chcą tylko i wyłącznie młodsze kobiety, bądź ze mną szczery? Znaczy nie, ludzie, mężczyźni. O czym ty mówisz? Ha, wiem, trochę randomowe, nie? Maja wygląda na self-conscious. Kiedy się na coś napalę, naprawdę nie myślę o tym, co wychodzi z moich ust. Ale to nie miało sensu. Powinnam wiedzieć, no I should know better. Przecież uczę kompozycji. Okej, będę spokojna, po prostu napiszę do ciebie spokojnie o moim pierdzieleniu. Jeden z moich współpracowników naprawdę mnie wkurwia. Próbuję ją unikać. Uczymy w tym samym roczniku. Jesteśmy cały czas razem. To już trochę trwało, ale wiesz, trochę stop do siebie cię klei, czyż nie? Po prostu powiedziała, że potrzebuje trochę wskazówek, ale potem zaczyna po prostu gadać. Jakiś uczeń zaprosił ją na randkę. Czyżby to był Candy? I ten koleś po prostu się
nie ten. Jak to się kurde nazywa? She doesn't like. A koleś, który jej nie lubi, którego nie lubi. No coś tam zaręczyny i tak dalej. Uch. Ona zachowuje się, jakby to było nic. OMG, co czyć nie? Nienawidzę śmierdzących kurw jak ona. Po prostu daj jej. Po prostu użyj szczeniakowatego spojrzenia i faceci robią cokolwiek by tylko chciała. Nawet. Nawet wsadza, że ten. Napycha sobie stanik, lol. She am what? Wiesz, za dużo Tatsuya. Ale to, ale... Racja ona ma. No, wiadomo. Wygląda na to, że Maja dobrze się bawi. Oh my god, naprawdę, widziałem pana K biegającego... biegnącego na zabój, ponieważ był spóźniony, okej? Okay? A, to ona! Jej, jej te, jej podkładki wypadły i wyglądała, jakby miała cztery. Wszystkie są oczywiście nieprawdziwe. A moja szkoła jest pełna nauczycieli, jak tak, takich nauczycieli. O, Tatsuya. Mówię, gadanie z tobą jest lepsze niż dostawanie wiadomości. Blusz. Pierdziel. Ten. Skarżenie się online jest teraz bardzo ważną częścią moich dni wolnych. Maja lubi z tobą gadać. Jej! Który rank? Siódmy, nie? Hell yeah! Cóż, myślę, że nie uda mi się to zmaksować, ale żeby przynajmniej do 9 dobić. Ja pierdzielę, już 8 dzień i 38 minut nagrywania, będę musiał do Tartarusa pójść. Czyli to oznacza, że ta sesja będzie krótka. Ja cię kręcę. Powinniśmy walczyć z demonami z piekieł, czyż nie? Ale po tym, co powiedziałaś... Po tym, co powiedziałam, sama mogę pójść do piekła. No cóż, pożyczyłam trochę DVD, więc na razie Tatsuya, dzięki za gadanie. Okej. Okay. Tak więc, no, ta sesja chyba będzie tylko i wyłącznie godzinna, bo nie ma mowy, żebym nagrywał... O, całe szczęście. Żebym nagrywał Tartarusa, kiedy łażę tych ludzi ratować. Wszyscy oprócz Ikutsukiego tutaj są. Good, you're all here. Teraz już wszyscy jesteśmy. I Kutsuki zawołał kogoś. Sorry to interrupt. Hej! Znam cię! You must be kidding. After running several tests, we've learned that he has more than adequate potential. Ach. Ikutsuki, ty cfelu. I called this meeting so that I could introduce him, since he'll be joining our squad. Ach, no. Podstawówkowicz będzie walczył z nami. But Mr. Chairman, he's still an elementary. No właśnie. Besides what? His ability is quite promising. With the proper training, he could be a big help. No tak, ale a co on ma do powiedzenia? But is he okay with it? O, no właśnie. Actually, I asked to join. Okay. I believe I can be of some assistance. Now, I finally know why I was given this power. So, as you can see, it was his own decision. Ale ty, zaraz, a to... Czy podczas, kurde... Tego, jak żeśmy szli do Tartarusa i ten cały godzina mroku, czy nikt nie zauważył tego, że on ten cały się nie zamieniał? Grób? Ja cię kręcę. Nice to meet you all. I'll try not to get in anyone's way. Hey, Ken, nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, don't worry, kid. We got your back. It may be hard at times, but stick with it. Yes, got it. Okej. No więc kolejny członek do nas dołączył. Ken Amada. Wygląda na to, że jest bardzo, no... bardzo... Kurwa, jak to się mówi?
dojrzały, o! Jest bardzo dojrzały jak na ucznia podstawówki. Jako lider drużyny musisz go dobrze wspierać. No oczywiście. Mamy już jego status? Mamy dostęp do tego? Tak, dziękuję. No więc, co mogę powiedzieć o Kenie? Chwila najpierw. Equip. Zajmijmy się najważniejszym. Kurde, dla Rexia nawet nie dałem tego. Ale dobra. Nie, nie, stop. Energy Ring. Dobra. I teraz. No, co mogę powiedzieć o Kenie? Używa włóczni, żeby atakować, więc pierce damage i tak dalej. Więc tak, jest silny przeciwko atakom światła, ale słaby przeciwko atakom ciemności, więc... Ale no, tak zwykłe ataki to raczej no normalne obrażenia na nim robił, jak widać. Więc tak, jego persona specjalizuje się w atakach światła, co jest mniej więcej podobne do Rexia i no... W randomowych walkach może nam się przydać, ale tylko i wyłącznie jeżeli najsilniejszego ataku się nauczy, który działa na wszystkich przeciwników. Ma też ataki fizyczne. Zwykle chyba pierce tylko, tylko te kłute, no nie? Ma, tak mi się wydaje, bo tak jak mówiłem, nie używam za często tych skilli fizycznych. Może atakować też elektrycznością, jak Akihiko. I może też leczyć, tak jak Yukari, tak więc można powiedzieć, że jest taki trochę, no zaklepany trochę w większej ilości spraw, no ale mimo tego specjalnie dobry w żadnej z nich nie jest, mimo tego, że no skilli leczących uczy się mniej więcej takich tak samo jak Yukari, tylko że nieco później, o ile dobrze pamiętam. I skilli elektryczne skille chyba nie ma tych, które działają na wszystkich przeciwników, tylko na jednego. Tak więc no, that's life, tak mi się wydaje. Dobra, jest. To chyba wszystko, jak na razie. Możecie spadać. Przy okazji pogadam z nim, jak się czujesz. Od dzisiaj dołączę do SSS. S-E-E-S. Dam z siebie wszystko, obiecuję. Ken jest naprawdę niewiarygodnym dzieciakiem. Nawet Ikutsuki tak myśli. Jest młody, ale myśli jak dorosły. Kropki. Jest bardzo zdecydowany. Myślę, że będzie dobrym dodatkiem do naszej ekipy. Jego wiek trochę mnie martwi. Będę musiała go pilnować. Będziemy musieli go pilnować. Naprawdę jestem... Myślę, że Ken jest niewiarygodny. Jest naprawdę odważny jak na jego wiek. Kiedy byłem w podstawówce, byłem naprawdę... tchórzliwym kotem. Zawsze płakałem i uciekałem, kiedy pszczoła do mnie przylatywała. Nikt nie lubi pszczół. Znaczy no, pszczoły są spoko, osy kurde i szerszenie mogą się jebać. Hał, hał. Nie chcę iść na śpicerek. Okej. Okay. A co inni myślą? Hello. Niestabilny Tartarus, nieważne. Uważaj. Talk. Junpei i Ken wyglądają jak bracia. No niezła z nich para. Junpei jest ten głupi, jest tym głupim starszym bratem, a Ken jest ten tym młodszym bratem, na którym można polegać. Tak, Ken nie mógłby poprosić o lepszego brata niż ja. I iść na walkę w tym wieku, Ken jest zajebisty. Jeżeli będzie cały czas ze mną, to pokażę mu, jak to się robi. Może na mnie mówić Junpei Senpai. Przestań zachowywać się jak dziecko. Ken jest o wiele bardziej dojrzały od ciebie. Włócznia jest bronią Amady Sandała. Naprawdę Kurwa! Google Translate.
unusual. Że to nie jest częste, niezwykłe, niecodzienne, wyjątkowe. Proszę bardzo, wszystkie synonimy wam teraz dam. Tak, nie jest tak łatwa do używania jak miecz. Jestem ciekaw, dlaczego to wybrał. Prawdopodobnie ze względu na jego wzrost. Włócznia wyrównuje jego... kurwa, znowu. Disadvantage. Nie chce mi się myśleć. Jego niedogodności. Jego niedogodności, które mógłby mieć przeciwko wyższemu przeciwnikowi. To ma sens, w końcu nie jest... To ma sens... kurde! No to nie jestem zdziwiona, że Ken o tym pomyślał. Proszę bardzo. Czemu Junpei się tak zachowuje? O tak, w końcu nie jest w żadnych klubach. To jest jego pierwsza szansa, żeby być senpaiem. Idę spać. Let's go to sleep. 47 minut nagrywania. Tak, tak, nieważne. Jebać filmy. O, dobra, jest kolejnych chuj w Tartarusie. Dobrze, jest ten sposób, pójdę i zbiorę ich wszystkich naraz. Jeden znowu. I w ten sposób... jakby to powiedzieć... No, będzie spokój. W międzyczasie przed Tatsumi Port Island Station. Oh man, this year's going fast. It's already second semester. Next year, I'll be a senior. That girl. Znowu się objawiła mu. She's drawing again. You again. O, ale jesteś wroga. Maryja tak się nie zachowuje. No ale z drugiej strony każdy mógłby tam trochę ponawymyślać, nie? Czy to w Biblii, czy to w Koranie, czy gdzie indziej. Same here. Well, you kinda stand out in that dress. So, what are you drawing? Nothing. Why? No reason. I was just thinking, must be nice to have something you're really into. It's no big deal. I only draw because I like to. Oh, yeah? Czy ona ma miecz? Czy tam kolec we łbie? To jest still, dziwne. I'd like to see it when you're done, okay? Dziewczyna patrzy się na Junpei, kiedy on wychodzi. Odchodzi raczej. A ja patrzę na mój komputer, kiedy chcę pogadać z Mają. O Jezu, might be znowu! Play the MMORPG! O nie, pedofil. Nie bij. Twój pokój. Czujesz czyjąś obecność. Hello. Hej. I thought I'd remind you. The next full moon will be in one week. Tak, wiem. Are you ready? Widzę tą ikonkę w prawym górnym rogu. Only a few trials remain. So be careful. Jestem ostrożny. I look forward to seeing you again. Wiesz, jaki mam level? 38 chyba. Więc mi tu nie pierdziel, że nie jestem ostrożny. Ups, czy coś. Odbiło mi się. Co by porobić w ten zajebisty dzień? Tak jest! Play the MMORPG! Inside Lunar Vale Hospital! Mam nadzieję, że Tatsuya tutaj przyjdzie. Maja... Bo chodzi tam bardzo niedaleko. Nawet dzisiaj się nie skarżę. Takie rzadkie. Ale muszę ci powiedzieć, Tatsuya, ponieważ jesteś moim partnerem MMO. Będę odważna. No, żeś powiedziała. Jestem taka do dupy. Czerwienię się naprawdę. O nie, teraz się pocę. Dalej szybko, powiedz mi. O hej, Tatsuya, hehe. Wygląda na to, że Maja dobrze się bawi.
Chciałam ci powiedzieć ostatnio, ale stworzyłam blusz. Wygląda na to, że Maja jest... się wstydzi. Jestem zainteresowana kimś w szkole. Jest tym... ja pierdzielę. Jest nastolatkiem! Oh my god, powiedziałam to! Żaden z nauczycieli mężczyzn jest jego lidze, więc... żaden z nauczycieli nie jest w mojej lidze, więc poddałam się i już ich nie szukam w pracy. Nigdy nie pomyślałam, że zakocham się w studencie. Umawianie się z młodszymi jest trochę nowe dla mnie. Jak wygląda? Jest całkiem cichy, ale naprawdę dorosły i wygląda nieźle i jest hot. Uwielbiam patrzeć na jego ekspresję w klasie. Czy to źle? Tak naprawdę to ja wiem, kim jest Maja, ale nie powiem wam jeszcze. Wiem też, kim jest ten nastolatek, ale tego też wam nie powiem. Jest jeden z moich... to jeden z moich studentów! Już nie muszę wam mówić. Tak! Maja jest nauczycielką i się zabujała we mnie! Niebieskie włosy for the win! Po prostu się... zmienił szkołę w tym roku, po tym jak jego rodzice zginęli. Pocieszę go! mogę pewnie skorzystać z mojej mocy i wymusić na nim korepetycję czy coś. Tak przy okazji, nie musisz być zazdrosny dlatego, że kogoś lubię, nie? Tatsuya jest tylko partnerem w grze Mai. Żadnych, więc się nie martw. A kim jest ta nauczycielka? Nie powiem, mimo tego, że powinno to być oczywiste już w tym momencie. Tak jest. Jeszcze nie zrobiłam tam czegoś, ale mam zamiar pójść do salonu. Maciek-kun! Zakocha się we mnie przed tym weekendem. No dobra, Tatsuya, muszę iść. Let's think positive! Ja pierdolę. Ostatni dzień wakacji. Nie, to jest ostatni dzień wakacji. Muszę go spędzić jakiś... O. Meanwhile w Tatsumi Port Island Station. Znowu ty. That's because you keep coming back. No właśnie. I'm Junpei. What's your name? You live around here? Fine, fine. Ignore me. I'm used to it. Hey, wait. Your hand. What's with that cut? You're bleeding. Podcina sobie żyły. Krew kapie z jej ręki na ziemię. What is it with you? Why don't you mind your own business? To jest Maryja zawsze dziewica, stygmaty czy coś. But you're bleeding for crying out loud. I think I got a hanky here. Give me your hand so I can tie this over the wound. Why are you in such a panic? Ponieważ to jest krew. Are you crazy? Anyone would freak out over this. You need to see a doctor. You want me to go with you? You're weird. Kto to mówi? Chidori. Raikiri, kurde. Mm-hmm. That's my name. You asked, right, Junpei? Myślę, że Kenji by bardzo ją polubił, ze względu chociażby na jej imię. I'm almost done with the picture. Ach, jesteś moją Chidori, to pozwól, że ja będę twoim Rasenganem. Pist. Wszyscy oboje leżą i kwiczą. I doubt you'll understand it. But if you want to see it, then you know where to find me. Chidori wyszła, nie oglądając się. Odeszła! Nie oglądając się, kurde. Ech. Spędźmy ten dzień zajebiście. Maja znów chce pogadać. Play the MMORPG! Zajebiście, będzie 9 rank przynajmniej. I w następną sobotę czy tam niedzielę? Być może ją zmaksuję. Byłoby zajebiście.
Uwaga, gracze! Mimo tego, że chcieliśmy, żeby Innocent Sin było... cały czas działało, ostatni feedback pokazał, że nie ma aż tak dużo graczy, żebyśmy mogli kontynuować serwis. Naprawdę jest nam naprawdę przykro za to wszystko i za niewygodę, która dla aktywnych graczy. Mimo tego serwery będą otwarte aż do oficjalnej daty zakończenia. Mam nadzieję, że zrozumiecie i że Innocent Sin, że podoba wam się czas spędzony w Innocent Sin. Sincerely Innocent Sin Staff. Zalogowałeś się do gry w Lunar Vale Hospital. Maja jest w pokoju. Tylko mnie nie bij! Dostałeś wiadomość od adminów, czyż nie, Tatsuya? Maja odchodzi od ciebie. Powiedzieli, że anulują Innocent Sin. Myślisz, że to tak naprawdę? No way! No właśnie, nie? Jak mogą? Maja robi się, naburmusza się. Nareszcie znalazłam moje miejsce, żeby wydostać moją frustrację, a teraz to? Maja się do ciebie przybliża. Tatsuya, myślisz, że będziemy mogli się zobaczyć? Nie martw się o to. Okej, spróbuję o tym nie myśleć. Ale jeżeli będę... Ale jeżeli tak powiem, to będę myśleć jeszcze bardziej. Wygląda na to, że Maja jest... ma kłopoty czy coś. Nie, musimy przestać tracić nasz czas. Maja nie pójdzie tak... Nie odejdzie po cichu. Rozpierdzielaj ich wszystkich! Co planujesz? O, nie martw się, Tatsuya, nie zrobię niczego niebezpiecznego. Nie pójdę do autobusu z bombami, nie krzyknę Allah Akbar i się nie wysadzę. Wygląda na to, że Maja jest trochę szczęśliwsza. Mimo tego możesz być facetem w średnim wieku albo dziewczynką, 12-letnią dziewczynką. To nie powinno się liczyć! Ten kompos powinien się liczyć, bo to jest złe. Mówiąc ci prawdę, mam nadzieję, że jesteś ładnym kolesiem. Nie martw się, Maja cię ochroni, zawsze będziemy partnerami, okej? Wygląda na to, że Maja się o ciebie troszczy. Twoja relacja jest teraz silniejsza! Rank 9. Hermit. Jezu! Napiszę mój e-mail z naszym logiem konwersacji. Co?! Nie piernicz się z Mają i przyjaciółmi, albo tego pożałujesz, mwa ha 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 ha! Następnym razem będziemy świętować nasze zwycięstwo, czyż nie? Na razie. No ale niestety myślę, że ten twój plan nie za bardzo się powiedzie, ponieważ to im kasy nie da za to, że ludzie siedzą w grze, więc niestety i tak muszą zamknąć te MMO. Maja się wylogowała. Nie! Ja nie chcę do szkoły! Dzisiaj zaczyna się drugi semestr. Kurwa! Oj, nowa muzyczka! Słyszysz konwersację. Good morning, summer vacation się skończyło. Nie chce mi się tutaj być. Po prostu chcę zrobić w tył zwrot i wrócić do łóżka. Ej, uważaj, bo możesz dostać ten syndrom apatii. Wtedy nie musiałbyś... Możesz przyjść z tym całym syndromem apatii, wtedy nie będziesz się musiał o nic martwić. Nie, czy robisz ze mnie sobie jaja? Mimo tego, to nie brzmi aż tak źle, może spróbuję. Jest tak, to tak na serio? O, ja pierdzielę. O, siema, mister Krzywamorda. Quiet down, wakacje się skończyły i do szkoły. O kurwa, ja? Jak nazywasz fenomen, w którym elektryczny resistance jest zero?
jak się ma Elec Block czy coś w tym stylu, to jest zero. Quantum Hall Effect, zero, superkonduktywność chyba. Absolut zero to związane z temperaturą. Quantum Hall Effect, nie wiem co to jest. Uuu! Jestem zajebisty, widzicie te moje włosy? Nieważne, zamknij gębę. Mój urok osobisty wzrósł, ach!